piątek 2 grudnia odbędzie się kolejna edycja Lech Conference. Konferencja trenerów w Poznaniu tradycyjnie poprzedza już turniej Lech Cup. Wszyscy, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty, wciąż mają na to szansę. Zapisy jeszcze trwają. Lech Conference jest już marką samą w sobie. Od 7 lat realizowana tutaj w ramach współpracy Lecha Poznań. Także Lech Conference w swoim zamyśle ma być oknem na Europę dla trenerów z Polski. Ma być taką namiastką i próbą dotknięcia tego, jak inne akademie w Europie szkolą młodzież na swoich podwórkach, boiskach. Oczywiście mówię tu o podwórkach dla uproszczenia. I tego będziemy się starali dokonać także w tym roku przez prelegentów, których zaprosiliśmy do poznańskiej areny 2 grudnia. To może kilka słów o prelegentach, bo znamy już kilka nazwisk, którymi możemy się pochwalić i chwalić. To jest zdecydowanie dobre słowo w tej sytuacji. Dokładnie. Wzorem roku ubiegłego sukcesywnie odkrywamy kolejnych prelegentów. Nie robimy systemu, którym mówimy o całym odkrytym harmonogramie z góry, tylko staramy się właśnie pełnić taką rolę odkrywania kolejnych kart. I na ten moment można na stronie już wyczytać, że między innymi w tym roku zaproszonych gości będzie to pan Marcin Dorna, obecny trener kadry U21. Poopowiada trochę o narodowym modelu gry, o kwestiach praktycznych tego modelu. Gwiazdą konferencji tegoroczną będzie pan Paulo Leitao, wieloletni dyrektor Akademii Sportingu Lizbona, która w okresie swojego funkcjonowania wyszkoliła wielu znamienitych piłkarzy na arenie europejskiej. Pan Leitao był odpowiedzialny za wyszkolenie techniczne także przez wiele lat w Sportingu, no i miał do czynienia we współpracy z Luisem Figo, choćby czy Ricardo Quaresmą, czy Cristiano Ronaldo, którego mieliśmy okazję podziwiać w ostatnim meczu Ligi Mistrzów. To ja jeszcze dopytam o myśl przewodnią, no bo rok w rok Lech Conference ma taką myśl przewodnią, ma temat, wokół którego gdzieś się obracamy. Czy w tym roku tak będzie? I tutaj często pada to pytanie i to jest nasz celowy zabieg, że w tym roku nie ma tematu, ponieważ chcielibyśmy, żeby ta konferencja dotykała szerokich aspektów. Nie chcemy zawężać się na przykład na szybkość, na wytrzymałość. Pozwoliliśmy sobie w tym roku nie zawężać to do jednego tematu, po to, by móc dostosować te najlepsze kwestie, które akademie mają nam do zaproponowania na tegorocznej Lech Conference. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.